Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. W momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, my zaczynamy paczką 3x85+. Ponadto trwa live'ik na Twitchu, gdzie gramy speedruna Food Champions, więc gramy i kończymy FC, tak żeby trafić jeszcze toty, więc będzie atak. Do tego będziemy otwierać jeszcze paczkę za 600 tysięcy na naszym koncie, taki jest plan, więc będzie się działo, wbijajcie na Twitcha, moi drodzy, tutaj dwa informy plus obrońca, no i my też zakończyliśmy. Naprawdę ciekawie tutaj, były emocje, dlatego zostawcie łapki w górę, wbijacie na Twitcha, na live'ika, bo sporo emocji, no to startujemy. 27 rzadkich kart piłkarskich, polski akcent na podwójnym walkoucie, ej co? Piątek, o kurde. Ja myślałem, że Ewa Pajor plus walkout informa, zapomniałem, że Krzysiu jest w drużynie tygodnia, no fantastyczne. Fantastyczny sezon teraz Krzysia, w końcu się przełamał. I Piątek i Milik w jednej paczce. Jakie jest prawdopodobieństwo? Nice, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Okej, moi drodzy, a przed nami 10 pików i zobaczmy, co tutaj ciekawego poleci. O, pierwszy piczek, Havertz, Kai Havertz. Zobaczmy, co będzie w drugim. Czy tu jest szansa na coś mocarnego? Piczki 80+. No, pani Simon. Ramos Havertz, to na razie, kurde, jest przeciętnie, no nie oszukujmy się. A powiem wam, że widziałem tutaj piczki, które na taką dyszkę, takie 2-3 walkouty leciały ta koła tutaj. Niestety, ale tu nawet nie ma nadziei, tu nawet nie ma informa, tu nie ma absolutnie nic. Żał Mario, no chyba, że jakiś niebieski, potężny, poleci. Leci Sheridan, czyli nie będzie walkoutu, będzie 85. Patrzymy, co w ostatnim. O mój Boże, o Jezus. I 3 razy 85+, będzie inform. Co to? Czekaj. Aha, dobra, Son plus inform. Już myślałem, że Son może mieć jakąś kartę specjalną, ale nie, spokojnie. A tutaj mamy Sorlotha. Ej, fajnie overallowo, bo i Son, i Sorlotha, spoko. I jeszcze Sadio Mane. Moi drodzy, przepalamy przedostatni skład o Bernardo Silva. O Saliba, ale przepalamy Bernardo Silva na Salibę, dobra. Okej, zostaje nam jeden tańszy składzik, więc tutaj już do ogarnięcia. Więc ten Saliba jutro już wystąpi podczas ligi weekendowej. Będzie debiut. Paczka za 250 tysięcy końców przed nami. Niech się dzieje. Okej, Polska, NK. Chociaż Roberta dajcie, no i Ewa. A, daj spokój. Ale podwójny walkout, okej. Do tego Endler. Dwa razy. 8-7, 8-8, bardzo ładnie. Będzie na Salibę, tak? Będzie na Salibę, pod tym kątem fajnie. Zobaczmy w duplikacie. No bez... Ej, ona jest wymienna? To była paczka wymienna? Nawet nie... O kurde! Ale jaja, okej. Nawet nie wiedziałem, że to jest paczka wymienna. Jeszcze mam wypożyczenia, o jest. Och, niech będzie pop. Dobra. No i teraz. Toty, wypożyczenie Irps i ona... Ona batje. Dobra, niech będzie. Ona batje. Na PO. Niech się dzieje, proszę państwa. Niech się dzieje paczka za 600 tysięcy końców. Na głównym koncie. Halo? Czy to jest ten dzień? To nie jest ten dzień. To nie jest ten dzień. To nie jest ten dzień. Jest Ter Stegen plus inform, więc tak późno na tym etapie nie leci nam nawet entoty, więc jak ta gra ma przyciągnąć graczy, jak na koniec otwieramy paczkę z nadzieją na niebieski kolor i tego niebieskiego koloru tu nie ma. Mogła być Hansen jako inform, ale niestety, ej faktycznie, dopiero teraz to ogarnąłem. Mamy, jakby to powiedzieć, 10 walkoutów na pierwszej stronie. 4 informy. Tutaj, o kurczę, walkoutowo jest nice, bo to jest 18 walkoutów. A powiem wam, jak tak ostatnio patrzyłem, to tak po 14 było. A tu 18 walkoutów. Okej. Więc Saliba będzie za momencik skończony. O, Trippier. Chyba go jeszcze nie trafiłem. No i teraz wypożyczenia. Jeszcze możemy jakieś ciekawe wypożyczenia trafić na ligę weekendową. Jest Belly i jest Renard, tak się zastanawiam. Ale my jesteśmy bardziej ofensywni, mocni ofensywni, więc niech wiedzie Bellingham. Jak wleci kolejny pomocnik, no to wtedy Renard, ona batje. Nie, przesada z tą batie, przesada. Patrzymy dalej, a może Cristiano Ronaldo?
United trafia Kyliana Mbappé, to ty 15 milionów. A więc będą podmianki. Będą podmianki. Bo Kylian Mbappé, to ty. Moi drodzy, to jest karta na poziomie 15 milionów. Czy Kylian jest na rynku? Nie ma Kyliana na rynku. I ociek ręce. No to teraz co? Jeszcze Nazario? Jeszcze Nazario? Zapraszamy. Zapraszamy! Oj, Essiena mamy. Weźmiemy Xaviego. Jeszcze raz. Ronaldo Ferdinand. Ronaldo Ferdinand. Tych panów szukamy. Jest! Rio Ferdinand. Będzie przyjemność pogrania Rio w tych najważniejszych momentach. Więc sympatyczne wypożyczenia. Sympatyczne wypożyczenia. Xavi Onabatie. Już na 50. Berigol na 20. No i moi drodzy, nastał ten piękny moment, kiedy Saliba zostaje zrobiony i tym samym kolejne poważne wzmocnienie na ligę weekendową. William Saliba. Przez wielu uważany, że jest przepłacony. Ja uważam, że tego Salibę warto zrobić. I mam nadzieję, że Saliba to udowodni na wirtualnych boiskach. Na razie wszyscy go chwalą, że jest potężny. I teraz tak. Esio, Saliba, Arsenal. Niech się dzieje. Jeszcze ma kotka. Jezus Maria, jeszcze kotka ma. Przesada. Witamy serdecznie. No ładnie się prezentuje w tych koszulkach Rayo, więc zagości na dłużej. Jakim cudem? Van Dijk mi nie strzelił nigdy bramki z różnego, ani w ogóle żadnej. A Ferdinand 26 walnął. Jeszcze asysty? Bo jestem słaby? A czemu tak obrażać od razu? No dobra, no to mamy przynajmniej odpowiedź, tak? Mam odpowiedź. A Van Dijk wymienny? Niewymienny, dobrze. Jedziemy. 11 razy 84 plus. Nie będzie niebiesko. Nie będzie niebiesko. To nie jest dobra wiadomość. Inta Mediolan. O mój Boże, Lautaro Martinez. Pojedynczy walkout. O, powiem tak. Oczekiwania były inne. Oczekiwania były inne. Jest jak jest. Jest jak jest. Okej, moi drodzy, 10 piczków na Rayo przygotowanych, no i poszukujemy, poszukujemy tak naprawdę już nie foderków, nie potrzebujemy foderków, potrzebujemy niebieskiego koloru. Dwa pierwsze trafy, Chukwueze i Luis Alberto, nie wiem czy to jest dobry prognostyk, raczej średnio. Botman, SO, Holandia, a może właśnie kierunek Virgila van Dijk'a. Tutaj kolejna Holandia, PSG, no jak nie van Dijk, no to właśnie, może właśnie Kylian Mbappé. No i tutaj mamy kolejny kierunek na Francję, więc PSG, Francja, tutaj będzie no właśnie Smolnik, to jest nieco gorzej, ale może nawiązanie do byłego gracza. Oj, 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 nie! Kolejny Bernardo, a problem polega na tym, że ja nie mam na co przepalić. I tu się pojawia niemały problem, niemały problem. Ale te niebieskie flary to jest hit. Wybieram oczywiście Bernardo, no będzie trzeba go odzyskać. Po raz kolejny swoją drogą, oprócz tego Bernardo mamy Oyarzabala. 83, Hero, a właśnie, a może na Hero zrobimy tu jeszcze Osman Dembele, Boże, Francja, PSG. A jejku, jejku, jejku. No i ostatni piczek. O kurde, ale jaja. Co jest grane? Ty na 10 pików. Takie dymy, ale czemu karty, które posiadamy? Ej, no dymy. Dwa walkouty plus tutaj dwa te. Ja pierdzielę, ale z tego Bernardo sobie Trenta będę chciał a nie. To na głównym koncie ja gram tymi kartami. Dobra, o Jezus Maria. No przepalam na Hero i Bernardo i Trenta, to jest smutne, to jest smutne, co to się wydarzyło. W dwóch pikach, dwa razy Entoty, no i to wszystko na pikach Hero, zobaczymy czy warto było. Ojejku, jejku. Trzy, siedem, siedem. Oj, 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 na Rayo coś ciekawego, błaga mnie Trent, matko boska. Ja pierdzielę, wy to widzicie? Ja, widzowie, trafiłem chyba z 10 trendów. Z 10 trendów. Damian, aha, na czacie, no. No hit. No i na Hero, no pójdzie na Hero. No bo to jest paranoja jakaś, no. To jest paranoja jakaś. Dobra. No i oczywiście trendzik przepalony. Kolejny trend, ja nie wiem, jeszcze 8 trendów wpadnie. Znając życie, no i to idzie wszystko na pika Hero, widzowie. Więc dwa razy trend, raz Bernardo Silva. To wszystko na pika Hero, żeby trafić. No właśnie, pytanie co? Specjalny Yaya Touré, specjalny Ginola. Chyba tylko tych kart szukamy, a w środku...
Dziękuję EA, że przepaliłem 91, 2x88, jeszcze reszta fajnych kart na legendę, ikonę klubu, któremu kibicuję. Ole Gunnar Solskjaer. Electronic Arts, jesteście super. Całkiem, całkiem. No i teraz, moi drodzy, paczka 20x82+. Chcemy niebieskich, ale to ty. Będzie bez niebieskiego, z niemieckim walkoutem, mam nadzieję, chociaż ma gul. No i zobaczmy, ma gul 87, ale pojedynczy walkout, kurczę, pojedynczy walkout. To nie jest dobra wiadomość. Zobaczmy, kto oprócz Magul, Partey, Onana, Huber, Zieliński. No, jest jak jest. Jest jak jest. Widzimy się między 12 a 13 na Twitchu na kończeniu FC i totalnym zerowaniu. I paczką za 600 tysięcy kończymy. Także do zobaczenia na Twitchu 12, myślę 13. Będziemy widzieć się na transmisji. A my pożegnajmy się paczką za 600 tysięcy u widza za końcy. I... jest niebiesko, o mój Boże, to wygląda chyba na Toty. Jest Toty, jest Toty, jest Toty, jest też Harry Kane, więc N Toty plus Toty. Matko jedyna, ona batje. Nie, 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 nie. Więc moi drodzy, Harry Kane plus Toty, ona batje, u widza. Czego? Paka za 600 tysięcy za końsy. Miał 630 końców. No i zobaczmy, zobaczymy. Matko jedyna, ależ tutaj oddało. Piękne zakończenie tego odcinka, tej transmisji. I Toty, i N-Toty, i informy, i walkouty. Także widzowie, my widzimy się na Twitchu w godzinach 12-13 pewnie. Link oczywiście w opisie, a może szybciej, na Instagramie będzie info. No i tutaj jeszcze jakieś wypożyczenia. Może Mbappé, może Haaland, może Messi, a może właśnie Nazario jeszcze z wypożyczenia będzie. Za momencik się przekonamy jeszcze. Aitana Bonmati, jakie mocne wypożyczenia. Matko jedyna. I Kevin De Bruyne, i Aitana Bonmati, i Bellingham. O kurde, ej, mocno. Jak tu poleci Nazario, to będzie chyba przesada, widzowie. Takie mam wrażenie. Okej, okay, Mateusz Ribery. Lothar Mateusz. Tego pana tutaj jeszcze w klubie nie ma, to przetestujemy. No i zakończymy to Patrykiem Vieirą. To jest mocarz, także widzowie. Do zobaczenia na Twitchu. Pa, pa!